Niemal wszystkie kochające się pary marzą o dziecku. Niestety nie wszyscy mogą zostać rodzicami biologicznymi. Jeśli mimo to ich chęć powiększenia rodziny jest silna, decydują się na adopcję. Jednak droga do zostania rodziną zastępczą nie jest taka prosta. Byliśmy na kursie na ulicy Sielskiej w ośrodku opiekuńczo-adopcyjnym jeszcze wtedy. Kurs trwał 3 miesiące, jak pamiętam. Były to spotkania raz w tygodniu po 2 godziny. Musieliśmy przejść psychologa, pedagoga. Te kursy były bardzo potrzebne. Ten kurs był bardzo potrzebny, ponieważ no, bardzo dużo rzeczy się dowiadywaliśmy. O różnych chorobach, o dysfunkcjach. Spotykaliśmy się z różnymi ludźmi, którzy już opowiadali nam, jak to jest mieć taką rodzinę. I oczywiście trzeba było chyba mieć 10 godzin praktyk w domu dziecka. Rodziną zastępczą dla dziecka może zostać osoba, która jest z nią spokrewniona, ale również całkiem obca. Jednym z największych wymogów współdecydujących o oddaniu dziecka do rodziny zastępczej są spotkania pod okiem opiekunów z wybranym już dzieckiem w placówce opiekuńczej. Odbywa się to tak, że ta rodzina zawodowa spotyka się właśnie u nas z dzieckiem i w momencie, kiedy wywiąże się jakaś więź, bo to jest również warunkiem oddania dziecka z placówki do rodziny zastępczej, to wtedy ten kontakt dalej jest kontynuowany i dziecko ewentualnie zostanie przeniesione z placówki właśnie do rodziny zastępczej. Rodzicielstwo to jedna z najważniejszych i najtrudniejszych ról w życiu, jaką można odegrać. Dlatego ważne, aby decyzja o zostaniu rodzicem zastępczym była przemyślana i ostateczna. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku szkoli kandydatów na rodziców zastępczych. Szkolenie ma na celu profesjonalne przygotowanie przyszłych opiekunów zastępczych do pełnienia tej roli. Wszystkie osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym mogą zgłaszać się do siedziby zespołu do spraw pieczy zastępczej przy ulicy Żytniej 58. Iwona Bruszcz, Telewizja Kujawy.